Dziękuję bardzo za zaproszenie na to dzisiejsze posiedzenie Kawiarni Naukowej. Dziękuję i od razu chciałbym na początku przeprosić, bo jak Państwo spojrzą na tytuł, no to jest i szczęście, i myślenie matematyczne, i na dodatek jakiś związek pomiędzy tym. No już samo szczęście i myślenie matematyczne to są dwa olbrzymie tematy, no do których jest spora bibliografia i bardzo poważni ludzie się tym zajmowali już od starożytności, przynajmniej szczęściem, ale myśleniem matematycznym też. No więc trudno, żebym ja tutaj jakiś kompletny akademiczny wywód na obydwa tematy i jeszcze o ich związku przeprowadził. Także proszę potraktować, że to będzie kilka uwag, być może dyskusyjnych, nawet miałbym, mam nadzieję, że jakaś dyskusja może się wywiązać. Te standardy akademickie nie będą dotrzymane kompletności, ścisłości, pełnej bibliografii i być może nawet postulat powagi nie do końca uda mi się utrzymać. No może zacznijmy od szczęścia. Szczęście to, no każdy to słowo zna, natomiast co to konkretnie znaczy, no to nad tym właśnie debatowali, zastanawiali się filozofowie. To jest słowo bardzo wieloznaczne. O, coś za daleko. A, może jeszcze zanim zacznę mówić o tym, co na slajdzie, to pokażę książkę, która trochę służyła mi do przygotowania się do tego czytu. To jest O szczęściu profesora Władysława Tatarkiewicza. No książka jest, rok wydania to jest rok mojego urodzenia. No widać, że już nie taka całkiem świeża. A nie jest jeszcze do końca rozcięta, ja ją mam od niedawna. Także przez tyle lat nie wszyscy poprzedni właściciele jakoś nie dali radę zgłębić tego tematu szczęścia. Więc Demokrytowi przypisuje się takie zdanie, że życie szczęśliwe to takie, z którego człowiek jest zadowolony. Po prostu bardzo prosta definicja, z tym, że ma charakter subiektywny, prawda? Zadowolenie to jest subiektywne odczucie. Nawiasem mówiąc, tak jak zobaczymy później, to jest bliskie współczesnemu pojmowaniu szczęścia. Później nieco inaczej na to patrzono. Platon, zanim Arystoteles, szczęśliwi to ci, co posiadają rzeczy dobre i piękne, z tym, że to nie chodziło o rzeczy materialne, raczej o dobra duchowe, moralne. No i później się już potoczyło. Mądrzy ludzie pisali mądre rzeczy na temat szczęścia. Seneca de vita beata, święty Augustyn de beata vita. Już było tyle tych różnych dzieł, że w XVIII wieku ukazała się wielka antologia Le Temple du Bonheur, czyli świątynia szczęścia. O. Szczęście jest pojęciem wieloznacznym. No wobec tego daję pole do popisu poetom, można różne kalambury układać i znalazłem, tak zresztą to też z profesora Tatarkiewicza jest wzięte, taki wierszyk poety, który się nazywa Chevalier de Boufflers. I no trochę może nieudolnie przetłumaczyłem ostatnie dwa wersy, przyjemność szczęściem szaleńców, szczęście przyjemnością mędrców. I rzeczywiście tutaj to pojęcie szczęścia odnosi się do różnych znaczeń, ale nie chciałbym w to wchodzić tutaj. Natomiast może w ogóle nie warto by tego wierszyka cytować. Najciekawsza w tym jest postać autora. Cavalier de Boufflers, Stanislas de Boufflers, imię dosyć znajome. Otóż to był, jego ojcem chrzestnym był Stanisław Leszczyński. No, w czasie pobytu chyba w Nantes, on tam przebywał wtedy już jako teść króla Francji. Natomiast no, sam ten poeta pochodził z arystokratycznej rodziny, miał bardzo ciekawe życie, był wojskowym, chyba do rangi marszałka nawet się dochrapał, później jakąś kolonią, bardzo dobrze zarządzał w Afryce. No, oprócz tego był poetą. Oprócz tego, że Stanisław Leszczyński był jego ojcem chrzestnym, to matka tego Stanislasa była oficjalną metresą właśnie Stanisława Leszczyńskiego, jak mówią plotki. Nie chciałbym wchodzić w te różne znaczenia szczęścia, szczęście jako coś, że na przykład ktoś ma szczęście, bo wygrał w totolotka, ktoś ma szczęście, bo go nic nie boli. Ktoś ma szczęście, bo ma wysokie zalety moralne. Natomiast to, co jest uważane, przynajmniej tak profesor Tatarkiewicz to przedstawia jako współczesne pojęcie szczęścia, no to zadowolenie z życia jako całości.
No i to rzeczywiście jakieś to pojęcie w ten sposób ujęte, to się wydaje bliskie i dosyć trafne. Natomiast jeżeli chcielibyśmy analizować, co to właściwie znaczy bardziej konkretnie, no to możemy napotkać na trudności, bo właściwie w którym momencie, kto ma oceniać to życie, czy sam zainteresowany, no i w którym momencie, bo jeżeli już ma życie jako całość ocenić, no to może nie mieć wtedy nawet nastroju do tego w tym momencie, kiedy to życie będzie się kończyło. Poza tym to zadowolenie z życia może się zmieniać w czasie. Raz może być zadowolony, wydawać mu się, że miał życie szczęśliwe, innym razem nie. W związku z czym potrzebna by była jakaś bardziej precyzyjna miara, bardziej obiektywna miara, jak to szczęście właściwie zmierzyć, jak porównać, że ktoś miał lepsze życie, bardziej szczęśliwe, może nie tyle lepsze, co bardziej szczęśliwe, a ktoś inny mniej szczęśliwy, albo że w danym miesiącu ktoś był bardziej szczęśliwy, a ktoś inny mniej, albo że ja byłem w jakimś miesiącu bardziej szczęśliwy, a w następnym miesiącu mniej. No i właśnie o tym będę starał się powiedzieć. Natomiast po jakimś czasie, jak już się na tym zastanowiłem, to trafiłem, że to jest Jeremy Bentham, druga połowa XVIII wieku, pierwsza połowa XIX, angielski, on był prawnikiem, ekonomistą, filozofem, twórcą, jednym z twórców utylitaryzmu. To jest zdjęcie dosyć ciekawe, bo on, jak już życie jego się kończyło, to bardzo chciał jeszcze uczestniczyć dalej, nawet już po życiu, w obradach swoich kolegów. No i załatwił, że jego ciało, znaczy oddał ciało na rzecz nauki już po śmierci, że ma być przekazane, ale dodatkowe tam jeszcze były umowy, mianowicie jego szkielet spreparowano. Ubrano w jego autentyczne ubrania, dorobiono mu głowę z wosku, bo ta prawdziwa, która zresztą tam na dole jest widoczna, tutaj gdzieś, tak, to nie bardzo się nadawała do reprezentacji. No i taką figurę stworzono, to zostało nazwane autoikoną. No i ja nie wiem, na ile jest w tym prawdy, ale podobno na obrady Senatu University College of London był on wpychany, jakoś tam go wnosili czy wywozili i przewodniczący obradom ogłaszał, że Jeremy Bentham obecny bez prawa głosu. Tak. On był twórcą utylitaryzmu i tutaj pozwoliłem sobie, zapomniałem, kto jest tłumaczem tego, dwa zdania z jego dzieła przytoczyć. Natura poddała rodzaj ludzki rządom dwóch zwierzchnich władców, przykrości i przyjemności. Zasada użyteczności uznaje tę podległość i czyni z niej podstawę systemu, którego celem jest wznieść gmach szczęścia rękami rozumu i prawa. No, cały program. Szczęście, przyjemność to nie jest oczywiście to samo, ale sprawy są dosyć bliskie. Natomiast jeżeli on chciał ten program zrealizować, no to musiał bardziej konkretnie o tym mówić. On sobie wymyślił coś, co się nazywa arytmetyką szczęścia. Zaraz czytam, na poprzednim nie było slajdzie. O właśnie, Felicific Calculus. No bo zastanawiał się, jaką liczbę, jaką miarę przyjemnością czy nieprzyjemnością nadać. No dosyć ten jego system jest rozbudowany, ale ja może tylko przytoczę dwa elementy. Mianowicie tak, on twierdził, że ilość tej przyjemności jest po pierwsze proporcjonalna do jej intensywności, a po drugie do czasu trwania. No takie wielkości, które są proporcjonalne do dwóch, to my znamy, na przykład przebyta droga jest proporcjonalna do prędkości i czasu, oczywiście w ruchu jednostajnym. No i wiadomo, że wtedy tą miarą jest iloczyn tych dwóch wielkości. No i on rzeczywiście mnożył czas przez natężenie tej przyjemności i dostawał wartość przyjemności. I trzeba przyznać, że on, poszedł troszkę dalej, bo on nieprzyjemności traktował jako przyjemności, tylko że ujemne. W związku z tym cały mechanizm, cała arytmetyka od razu obejmowała i przyjemności, i nieprzyjemności. No i później to chciał dodawać, różne rzeczy z tym robić. To oczywiście można teraz jako żart traktować, no ale pomysł był nie taki głupi. I znaczy ja go, nie mogę powiedzieć, że go wykorzystałem, bo ja o tym szczęściu to myślałem wcześniej, niż się dowiedziałem o jego dziele, ale to jest bardzo bliskie. No więc jak to szczęście, czy też przyjemność, ja wolę mówić o szczęściu,
obliczać, jego wartość liczbową, no, jaką miarę podać. No tak jak to Bentham też stwierdził, ta ilość szczęścia, która nas spotyka, czy którą wchłaniamy, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, no jest proporcjonalna do tego, czy jesteśmy z życia w danej chwili zadowoleni, czy nie i jak długo ta chwila trwa. No, dokładnie tak samo jak u Benthama. To oczywiście jak na pionowej osi mamy wartość nastroju, jak jesteśmy uśmiechnięci, to skala jest dowolna, powiedzmy od minus jeden to jest kompletne nieszczęście, czujemy się tacy zdołowani całkiem, a plus jeden no to prawie że euforia. No i tak jak to Bentham robił, jeżeli mamy nastrój jakiejś tam wielkości, jakimś natężeniem, przez jakiś odcinek czasu to trwa, no to ta ilość, ta konkretna liczba, która to określa, no to jest iloczyn tych dwóch wielkości, a iloczyn tych dwóch wielkości to jest pole tego prostokąta. Jak czas będzie dłuższy, to i przyjemności będzie więcej. No i teraz tutaj jest sprawa, jak przyjemność jest ujemna, czyli jest to przykrość, no to jest dokładnie to samo, też to będzie pole prostokąta, iloczyn tych dwóch wielkości, tyle że brane ze znakiem minus. Natomiast jaki tu jest kłopot? No to tak trochę jak w szkole nas uczą o tej drodze, że to jest prędkość razy czas, no ale mało kto jadąc samochodem czy w ogóle przez cały czas utrzymuje tę samą prędkość, prawda? To jest tylko takie szkolne mówienie o tym. Nasz nastrój też się waha, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tydzień, bo ja taki sobie przyjąłem okres czasu, że chciałbym powiedzieć, jaką wartość liczbową moje szczęście w czasie tygodnia miało. No to ten nastrój mi się waha. Jak on będzie wyglądał? No wiadomo, w poniedziałek do weekendu bardzo daleko, no to na ogół się wchodzi z takim trochę minorowym nastrojem, no ale człowiek jakoś się przyzwyczai do tego, coś go miłego spotka, no to już jest weselszy. Później coś szef wezwał albo jakieś inne nieszczęście, no to wtedy człowiek znowu się czuje gorzej. No a to tu już jest w pobliżu weekendu, także nastrój poszedł w górę, czujemy się szczęśliwi. No i powstało coś takiego, wykres funkcji. No to już każdy rozpoznaje, że jak taka linia jest narysowana, to jest wykres funkcji, można by to nazwać funkcją nastroju. W każdej chwili, te chwile czasu są na osi poziomej, a jak popatrzymy w górę, no to ten punkt wykresu jest na wysokości, która odpowiada naszemu nastrojowi w danej chwili. No widać, że ten nastrój ciągle jest zmienny, czyli bezpośrednio tej metody Benthama, nazwijmy to, użyć tutaj nie można. No ale jakoś sobie trzeba poradzić, jakoś musimy tę ilość szczęścia określić. No na początek, przypomnijmy jeszcze raz, gdyby to szczęście było stałe na jakimś odcinku czasu, no to byłby iloczyn długości tego odcinka czasu razy wartość nastroju, a to już przed chwilą było, może przejdźmy już jak to konkretnie tu robić. No więc zaczyna się tydzień, mamy jakiś nastrój tutaj widać, że ujemny. No jedyne co potrafimy liczyć w tej chwili, no to kiedy nastrój się nie zmienia. No to powiedzmy, że przez jakiś czas uznamy, że ten nastrój się nie zmienia. On się tak naprawdę zmienia w międzyczasie, no ale jeżeli ten odcinek będzie dosyć krótki, to ta wartość nastroju nie będzie bardzo odległa od tego, jaki on był naprawdę. Czyli pole tego prostokąta, no tutaj ze znakiem minus, jest jakimś przybliżeniem ilości szczęścia na tym odcineczku, no, który tu mamy, prawda, na tym poziomym odcinku. No ale widać, że po jakimś czasie nastrój się nam bardzo zmieni. Nie można już utrzymywać tej początkowej wartości, trzeba wprowadzić korektę. No więc jak wprowadzimy korektę, czyli wartość nastroju w tym końcowym punkcie odcinka, no to dostaniemy i teraz na jakimś z kolei odcinku będziemy utrzymywali ją stałą, no to dostaniemy znowu pole takiego prostokąta, no to na tym następnym odcinku czasu będzie jakoś przybliżało ilość szczęścia, którą wtedy żeśmy uzyskali, ale znowu oczywiście to będzie obarczone jakimś błędem. No i można tak przez cały tydzień zrobić. No i co tutaj dostaniemy? No dostaniemy ilość prostokątów. Niektóre pola z niektórych z nich będziemy brali ze znakiem plus, pola niektórych z nich ze znakiem minus. No i suma tych wszystkich pól z uwzględnieniem znaków, no to będzie jakieś przybliżenie szczęścia w czasie tego tygodnia, które mieliśmy. No ale wiadomo, że jest błąd. Co zrobić, żeby ten błąd zmniejszyć, żeby ta wartość lepiej odpowiadała temu rzeczywistemu szczęściu? No trzeba częściej przeprowadzać korektę.
No bo jak częściej będziemy korektę przeprowadzać, to ten błąd będzie mniejszy. No jak częściej będziemy korektę przeprowadzać, to będzie wyglądało mniej więcej tak. Też to będzie suma pól prostokątów, niektóre z plusem, niektóre z minusem. No ale dalej to nie będzie dokładna wartość tego szczęścia. No i można sobie wyobrazić, że tak coraz bardziej drobimy ten odcinek czasu, ten cały tydzień, na takie mikroskopijne kawałeczki, robimy to, no i wtedy po jakimś czasie, jak te prostokąty by miały bardzo cienką podstawę, to ten rysunek już zacznie wyglądać prawie tak. A co się będzie działo z tą liczbą, którą za każdym razem obliczamy? Ona się będzie przybliżała do jakiejś wartości, i ta wartość właśnie, do której się coraz bardziej te coraz mniej błędne oszacowania szczęścia będą zbliżały, możemy uznać za miarę szczęścia, którą w tym tygodniu żeśmy mieli. No a z drugiej strony cała ta procedura, o której mówiłem w odniesieniu do szczęścia, nie jest niczym innym jak definicją całki. Także ilość szczęścia, którą w tym tygodniu żeśmy zyskali, to jest całka na odcinku czasu od poniedziałku do niedzieli z funkcji nastroju. Ten czerwony wykres to jest wykres funkcji nastroju. No także to takie dwa w jednym, jak to było jakiś czas temu modne, mamy równocześnie i definicję szczęścia, i definicję całki za jednym zamachem. Całka oczywiście odnosi się nie tylko do szczęścia. Ja bym nawet powiedział, że dla wielu studentów szczególnie to całka może się raczej kojarzyć z nieszczęściami różnymi, no ale jako miara szczęścia chyba może wystąpić, jako propozycja miary szczęścia. Inna rzecz, czy to by się dało jakoś konkretnie liczyć, to ja tutaj nie wiem, czy trzeba by jakieś mierniki każdemu zakładać, żeby mu nastrój badało i całkowało od razu i na koniec tygodnia by miał tylko wydruk, ile, czy był szczęśliwy, czy nie, mógłby sobie z kolegą porównać, czy z koleżanką. Natomiast to tutaj trochę zacznę już teraz iść w stronę myślenia matematycznego, odchodzić od szczęścia. Całka jest bardzo uniwersalnym narzędziem. Jedną z cech myślenia matematycznego jest poszukiwanie właśnie narzędzi uniwersalnych, takich schematów, które są abstrakcyjne i które mogą mówić o bardzo różnych sytuacjach, bardzo różnych rzeczach. I całka to jest bardzo dobrym przykładem. Samo wymienienie zastosowań całki, to nie wiem, czy by ktoś to potrafił zrobić po pierwsze, to musiała być bardzo gruba księga. I ja powiem tylko o jednym, mam akurat planszę, zaraz Państwu pokażę. O, nie wiem, być może ktoś z Państwa widział, a ja Pani zasłaniam chyba, no? Przepraszam. Ktoś może z Państwa widział ten, no to jak to nazwać, płaskorzeźbę. To jest jakaś całka, nie dokładnie taka, jak była przed chwilą, ale to jest całka. Ta całka była wyrzeźbiona przy wejściu na stadion dziesięciolecia. Od strony chyba Wisły tam były jakieś wejście. Ja pamiętam, że jak byłem na wycieczce szkolnej w Warszawie, bo ja nie z Warszawy pochodzę, to nam pokazano tę całkę i to mi utkwiło w pamięci. I jakiś czas temu pytałem kolegów z Wydziału Inżynierii Lądowej, czy oni wiedzą o tej całce, oni nie wiedzieli, ale się bardzo ucieszyli i wyszukali nawet to zdjęcie. Dzięki temu mogę je Państwu zaprezentować. Co ta całka tutaj robi? Tak jak mi właśnie ci inżynierowie tłumaczyli, ta całka była używana do określenia kształtu niecki stadionu. Chodziło o to, żeby była dobra widoczność z wszystkich miejsc możliwie. No i twórcy, projektanci stadionu no postanowili całkę w ten sposób uhonorować. Podejrzewam, że Stadion Narodowy, który teraz powstaje, też wiele zawdzięcza całce jednej, drugiej i nawet wielu całkom, ale wątpię, żeby komuś przyszło do głowy, żeby tam pomniki całce stawiać. Może jeszcze jedna uwaga na następnym slajdzie, bo tak mówimy o szczęściu, to się tak jak gdyby przyjmowało, że każdy chciałby być szczęśliwy i będzie szczęśliwy, jeśli będzie szczęśliwy. To niekoniecznie prawda. Taki cytat z Prusta, lata szczęśliwe są latami zmarnowanymi, praca postępuje tylko w cierpieniu. Także może ta całka nie powinna mieć za wysokiej wartości zawsze, bo się rozleniwimy. Tak, teraz chciałbym przejść. Czyli tak, ten pierwszy aspekt myślenia matematycznego, pierwsza cecha, ja na pewno ich wszystkich nie wymienię, to jest dążenie do tworzenia abstrakcji, do tworzenia narzędzi uniwersalnych, do spostrzegania tego samego mechanizmu w różnych zjawiskach. Teraz zanim powiem,
jaka inna cecha myślenia matematycznego, jakie chciałbym powiedzieć, to chciałbym Państwu zaprezentować taki przykład. To jest kwadrat. Powiedzmy, że o boku jeden, wszystkie te boki, odcinek ten, który tam trochę jest cofnięty w prawo, też ma długość 1. No i pytanie takie. Gdzie jest więcej punktów? Czy na tym całym kwadracie, takim co to za kolor, jakiś różowy czy coś takiego, czy na tym odcinku, który tam stoi obok, czyli taki sam odcinek jak jego bok. No i co podpowiada zdrowy rozsądek? No zdrowy rozsądek podpowiada, że przecież ten kwadrat jest dużo większy. No możemy wziąć ten odcinek, położyć na tym kwadracie, na jednym boku i widać, że to on już pokryje część tego kwadratu niewielką, a tam jeszcze jest chmara innych punktów. No wobec tego każdy zdrowo myślący człowiek powie, że w kwadracie jest dużo więcej punktów niż na tym odcinku. Prawda czy nie? Czy Państwo podejrzewają jakąś pułapkę tutaj? I słusznie, bo to jest pułapka. O. Ja będę chciał uzasadnić, zresztą nie jest mój pomysł, bo Boże, ja powiem później czy, że to nieprawda, że właśnie cały ten kwadrat ma dokładnie tyle samo punktów, co ten jeden jego bok, tylko przesunięty kawałeczek dalej. Dokładnie tyle samo punktów jest w jednym i w drugim zbiorze. Jak to zrobimy? No zacznijmy, wybierzmy zupełnie przypadkowo jakiś punkt na tym odcinku. Ma długość 1, powiedzmy, że na dole jest 0, u góry jest plus 1. No i wtedy takiemu punktowi odpowiada liczba dziesiętna, która ma jakieś rozwinięcie dziesiętne. Ponieważ ta liczba jest pomiędzy 0 i 1, no to rozwinięcie dziesiętne na początku będzie miało 0, a później tak będzie leciało. Albo się to kiedyś skończy, albo się nigdy nie skończy, jeśli liczba jest niewymierna, czy tam nieokresowa, a to mniejsza. No w każdym razie skończone bądź nieskończone rozwinięcie każda taka liczba ma. No i powiedzmy, że to jest właśnie takie rozwinięcie, ono tam dalej się ciągnie. Teraz z tej liczby utworzymy dwie nowe liczby. W jaki sposób? Pierwsza liczba, którą nazwiemy x i która będzie tam u góry zapisywana, no najpierw 0, przecinek, a później bierzemy pierwszą cyfrę z tej liczby z. Druga liczba będzie zapisywana na dole i jako pierwszą po przecinku weźmiemy drugą cyfrę z tego z. I później będziemy tak na przemian przydzielać cyfry z tego rozwinięcia z do x i do y. Czyli tak raz temu sprawiedliwie. O, ten dostał, teraz ten. Temu się 0 trafiło. Ten dostał, teraz ten. I tak dalej, aż do nieskończoności. No i co powstało? Powstały dwie nowe liczby, x i y. Znaczy rozwinięcie, ale rozumiem, że to jest to samo. No nie jest to samo, ale odpowiada temu liczba. I to są też dwie liczby pomiędzy 0 i 1. I teraz te dwie liczby przeniesiemy. No mamy ten x, mamy y i tak, x przerzucamy na ten dolny bok. Znaczy przypuśćmy, to akurat nie jest narysowane, że ten kwadrat jest położony na układzie współrzędnych i że lewy jego bok to jest pionowa oś, dolny bok to jest pozioma oś, jednostka, znaczy kwadrat ma długość 1, no czyli ta liczba x, jeżeli ją tu postawimy na dole, to gdzieś będzie w tym z grubsza miejscu. Na liczbę y postawimy na pionowej osi, tam gdzie jej miejsce. No. A teraz jeszcze jeden punkt znajdziemy, mianowicie punkt, który leży na przecięciu dwóch takich prostopadłych linii. No, czyli te dwie liczby x i y określają jednoznacznie punkt w tym kwadracie. No i powiemy, żeby jedna drugą do walca zaprosiła, no w każdym razie stworzymy z nich parę. A czyli tej liczbie z przyporządkowaliśmy parę. Już jest para taka, nierozłączna. A teraz możemy sobie wyobrazić inaczej, że zaczęliśmy od punktu kwadratu. I całą tę procedurę moglibyśmy odwrócić. Znaczy tak, jak mamy jakiś punkt w kwadracie, gdzieś tam leży w środku, no to możemy go zrzutować na te dwie osie, czyli wziąć współrzędne tego punktu. To będą jakieś liczby pomiędzy 0 i 1 i możemy te dwie liczby, czyli taką, którą byśmy nazywali x i y, poupychać do jednej, biorąc na przemian cyfrę z jednej i z drugiej.
No i wtedy powstanie jedna liczba, powiedzmy, że ona się nazywa Z. Ja może cofnę te slajdy, czyli całą tę procedurę odwracamy. No, przerzucamy Y tutaj, X tutaj, no i teraz, no może to niedobrze odpowiadają te rysunki temu, co mówię, no ale w każdym razie te strzałki by trzeba odwrócić tutaj na tym rysunku, prawda? Że te cyfry z X i Y to są wpychane do środka, do tego Z, no i powstaje jakaś tam liczba Z. No i oczywiście trafimy z powrotem na tę samą liczbę. Jeżeli byśmy zaczęli najpierw od Z, przeszli do kwadratu i z powrotem, to tak możemy w te i we w te sobie skakać. Także tutaj żadne trójkąty, żadne takie rzeczy. Każdy punkt z tego odcinka ma w parze dokładnie jeden punkt z kwadratu i odwrotnie. Jak weźmiemy jakiś punkt z tego kwadratu, to jemu odpowiada dokładnie jeden punkt na odcinku. No, jeżeli coś takiego zachodzi, to znaczy, że każdy stąd, z prawej strony, ma dokładnie jeden element w parze z tamtej strony, no to te pary wyczerpują zarówno elementy z kwadratu, jak i z tego odcinka. No to i w jednym, i w drugim zbiorze jest tyle samo. Dlatego, że przyjmuje się, a zaraz, teraz muszę troszeczkę podgonić. O, za daleko. Te takie owale nieregularne reprezentują jakieś zbiory, skończone bądź nieskończone. I kiedy dwa zbiory mają tyle samo elementów? Jak to są skończone, to możemy policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No wiadomo, że mają tyle samo. Ale nie musimy nawet umieć liczyć, żeby stwierdzić, że zbiory mają tyle samo elementów. Możemy je połączyć w pary. To samo możemy zrobić dla zbiorów nieskończonych. Jeżeli da się połączyć w pary punkty jednego zbioru z punktami drugiego zbioru, także każdy jest w parze dokładnie z jednym elementem z tego drugiego zbioru, no to wtedy uznaje się, że te dwa zbiory mają tyle samo punktów. No, jeżeli mają tyle samo, to nie można powiedzieć, że drugi ma więcej, że jeden z nich ma więcej. No, a to, co zrobiliśmy przed chwilą, to jest właśnie dokładnie taka operacja. Wymyślenie, pokazanie sposobu na połączenie w pary punktów jednego zbioru i punktów drugiego zbioru. To oczywiście trochę budzi sprzeciw. Skąd ten sprzeciw się bierze? Ten sprzeciw się bierze z tego, z kilku spraw. Po pierwsze, na samym początku nie ustaliliśmy dokładnie, co znaczy tyle samo punktów, albo co znaczy więcej punktów. Zdawało nam się, że jeżeli ten odcinek jest tylko częścią kwadratu, to w kwadracie musi być więcej punktów. Ale my nie sprecyzowaliśmy dokładnie, co znaczy więcej. Więcej to było tylko takie jakieś intuicyjne, potoczne pojęcie. W momencie, kiedy dokładna, precyzyjna definicja tego nastąpiła, to okazało się, że to nasze wyobrażenie było niesłuszne. No a więc jedną z cech następnych myślenia matematycznego to jest to, że trzeba dokładnie sprecyzować pojęcie. Jeżeli o czymś mówimy, jeżeli o czymś dyskutujemy, to wszyscy dyskutanci muszą to samo rozumieć pod tymi samymi słowami. To zresztą nie jest tylko cecha myślenia matematycznego, tylko myślenia porządnego i porządnej dyskusji w ogóle. Jeżeli już Państwo, no nikt nie zaprotestował na razie, a jeżeli już Państwo zgodziliście się z tamtym, to teraz stwierdzenie, że ten odcinek niebieski, ten jakiś taki pomarańczowy, czy jaki to kolor, mają tyle samo punktów, no to już jest dla każdego naturalne, bo to jest narysowane, w jaki sposób połączyć punkty tego krótszego odcinka z punktami tego dłuższego, że każdy jest dokładnie w jednej parze. A tutaj to tak naocznie widać. Wracając jeszcze do tego kwadratu i odcinka i boku, to pierwszy, który to zauważył, to był Georg Cantor, matematyk niemiecki drugiej połowy XIX wieku. No, twórca tak zwanej teorii mnogości, która teraz właściwie jest językiem matematyki, jest podstawą matematyki, tak się uważa. A za życia to był bardzo tępiony przez sporą część środowiska ze względu właśnie na takie sztuczki. Znaczy część osób uważała, część środowiska uważała, że nie należy się posługiwać tak zwaną nieskończonością aktualną, czyli mówić o zbiorach, które są, że zbiór jest nieskończony. No wiadomo, że zbiór liczb naturalnych, na przykład 1, 2, 3, 4, on nie jest skończony. Możemy wymieniać po kolei te coraz większe liczby i w tym sensie on nie jest skończony, bo nigdy się nie skończy, ale to jest tylko nieskończoność potencjalna. Natomiast kiedy mówimy od razu o całym zbiorze liczb naturalnych, to jest nieskończoność aktualna i to według niektórych powinno być niedozwolone, no ale ten pogląd się nie ostał. Zresztą
Kantor, jak zauważył tę sztuczkę z kwadratem i z Bogiem sztuczkę, no ten fakt, to jest twierdzenie, to pisał do któregoś ze swoich znajomych, że on to widzi, ale on w to nie wierzy. Słucham? Który? Kto ma rację? Ten, że nie wierzy. Tak, tak, tak. To jeszcze o tym będę mówił za chwileczkę. Tak, tak, jeszcze paru sztuczkach opowiem, oczywiście. No. Dobrze. Pitagorasa Jeleńskiego można poczytać. No nie przyniosłem akurat. No dobrze, jeżeli Państwo wszyscy czytaliście Śladami Pitagorasa, to ja może faktycznie skrócę ten wykład. Tak, to jest też prymitywna rzecz oczywiście, pan powie i będzie pan miał rację, no ale spostrzegł to Galileusz, dlatego teraz to szanujemy, bo gdyby to ktoś zwykły powiedział, no to byśmy powiedzieli, że to jakieś banieluki. Galileusz, no jak sobie wypisywał liczby naturalne po kolei 1, 2, 3, 4, po spodem 2, 4, 6, 8, 10, to no, zauważył, że jak się połączy strzałkami czy linijkami, wszystko jedno, no to właściwie naocznie stwierdza, że jednych i drugich liczb jest tyle samo. Znaczy liczb parzystych jest tyle samo, co liczb wszystkich naturalnych, parzystych i nieparzystych. Co? No ja ich wszystkich nie policzyłem, to prawda. Przejdźmy teraz do... Znaczy wracając jeszcze do tamtego przykładu, jak chcemy o myśleniu matematycznym mówić, no to jedna rzecz była tam, że trzeba precyzować pojęcia, trzeba dokładnie wiedzieć, o czym się mówi. A druga rzecz, myślę, że można jeszcze by tam wymienić, to jest to, że nie trzeba ulegać jakimś złudzeniom czy stereotypowemu myśleniu. No tam mówiliśmy o punktach. Czym jest punkt? No punkt teraz się uważa, że to jest pojęcie pierwotne. No ale jak się chce punkt zobrazować, to zawsze nawet bardzo cienkim ołówkiem to się robi jakiś znaczek na papierze. Jakbyśmy wzięli mikroskop, no to ten cieniutki punkt mały zrobi się olbrzymi. No. Czyli jakoś tkwi w nas przekonanie, że jednak ten punkt no, ma jakąś wielkość. Bardzo mały, ale ma. No, gdyby tak było rzeczywiście, to to by naprawdę nie miało sensu, to o czym była przed chwilą mowa. Natomiast no, tego punktu naprawdę nie widać, nie ma go. To jest abstrakcja właściwie. Pod żadnym mikroskopem punktu byśmy nie zobaczyli. Tu chciałem powiedzieć, że to nie jest prawdą, że matematycy nie potrafią odróżnić kwadratu od jego boku pod względem wielkości. Są inne narzędzia, które no, nie operują pojęciem punktów i równoliczności, no, w których dokładnie widać, że kwadrat jest jednak dużo większy. No. Proszę Państwa, teraz chciałem też bardzo, przepraszam, sprymitywizowany sposób opowiedzieć o czymś jeszcze. No z tym, że moim celem nie jest rozpoczynanie jakiejś teorii matematycznej, tylko znowu zwrócenie uwagi na jakieś cechy myślenia matematycznego. Tu konkretnie chciałbym powiedzieć, że myśląc matematycznie, czy myśląc o matematyce, trzeba starać się wychodzić z ustalonego sposobu myślenia, starać się patrzeć w różny sposób na te obiekty, na którymi się zastanawiamy. Czasami trzeba starać się wyjść jak gdyby wymiar wyżej, czy piętro wyżej, z góry lepiej widać. I to często rodzi nowe. I tu chciałem powiedzieć o rzeczy, której na pewno wszyscy słyszeli, część z pewnością znakomicie zna. I właściwie to się nie będzie wychodziło poza mnożeniem plus 1 i minus 1. No wiadomo, ile jest 1 razy 1, czyli 1 do kwadratu to jest plus 1. Nikt nie protestuje, że minus 1 do kwadratu to jest też plus 1, do tego szkoła nas wdrożyła. A teraz chciałbym pokazać tak, że spójrzmy troszeczkę inaczej na to mnożenie plus 1 razy plus 1 i minus 1 razy minus 1. Możemy sobie wyobrażać wektor, czyli taką strzałkę, która początek ma w zerze, koniec ma w tej liczbie, o której mówimy, czyli w tym przypadku plus 1. I co się dzieje z tym wektorem, kiedy to plus 1 mnożymy przez siebie, czyli podnosimy do kwadratu? No nic się nie dzieje. Ląduje w tym samym miejscu. Ale już, o, 1 do kwadratu to jest 1. No to wszyscy wiedzą, prymitywne, to nawet ten o tym nie pisał.
Natomiast jak już weźmiemy wektor, który obrazuje minus 1 i podniesiemy go do kwadratu, no to już jest inna historia, bo ten wektor wyląduje teraz na prawo. Czyli co się stało z tym wektorem? On został obrócony o jeszcze raz taki kąt, jaki ma z osią dodatnią, czyli ta czarna strzałka w prawo pokazuje ten kierunek dodatni. No i ten wektor niebieski, jaki on miał kąt? No 180 stopni, prawda? I po podniesieniu do kwadratu ten wektor został obrócony o drugie tyle, co miał na początku. No, można powiedzieć, że z obydwoma wektorami działo się to samo. Tylko że tutaj, kiedy chodziło o plus 1, no to był wektor, który miał kąt równy 0 z tym kierunkiem osi. No to 2 razy 0 to jest 0, czyli on faktycznie się nie obrócił, no ale ten drugi się obrócił. No i teraz pytanie takie. Co podniesione do kwadratu dałoby minus 1, patrząc na to w ten sposób? No, żadna liczba z osi rzeczywistej, wiadomo, że takiej sztuczki nie potrafi, bo albo ona będzie na prawo, wtedy ten wektor się nie zmieni kierunku, albo ona będzie na lewo, no ten wektor podwoi kąt i wyląduje tam na prawo, że nic nie trafi w minus 1. No ale jeżeli byśmy myśleli o tym, jakoś rozszerzyli nasz świat, mówili o tym, no dobrze, ale nam chodzi o to, żeby to był taki wektor, który jak podwoi swój, jak się podwoi kąt, jaki jest między nim a tym, tą czarną strzałką, to wyląduje w minus 1, no to wtedy odpowiedź się robi oczywista, tylko trzeba rozszerzyć ten świat, w którym jesteśmy. Mianowicie to będzie taki wektor, prawda? Ten wektor ma 90 stopni z dodatnim kierunkiem osi. Jak się go podwoi, to wyląduje w minus 1. No tylko kłopot jest taki, że na końcu tego wektora do góry nie ma żadnej liczby. No wobec tego musimy tutaj stworzyć nowe liczby. Konkretnie w tym jednym miejscu stwarza się liczbę, no, którą można interpretować jako punkt na płaszczyźnie i tę liczbę nazywa się, o, tam dodajemy nową liczbę zupełnie, nie było jej na tej osi poziomej, bo tam są te liczby, które znamy. No i tę liczbę się nazywa i. No i zgodnie z tą regułą, którą żeśmy sobie założyli, i do kwadratu, czyli po tym przechyleniu, to będzie równe minus 1. Właściwie można powiedzieć, że w tym jest zawarte całe jądro całej teorii liczb zespolonych. Ja oczywiście nie będę jej rozwijał tutaj. No ale liczby zespolone, to po pierwsze część ludzi nie musi wiedzieć o tym, nie wie co to jest. A nawet ci co wiedzą, to nie wszyscy jakoś się z nimi godzą. Matematycy sami sobie tutaj strzelili trochę w nogę, bo nazwali liczbę i liczbą jednostką urojoną, liczbą urojoną. Ona jest tak samo urojona jak wszystkie inne liczby. Ja rozumiem, że to będzie bardzo gorąca dyskusja za chwilę i bardzo się cieszę. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że liczby ujemne, czy liczby ujemne są urojone, czy nie? Nie. To są tylko liczby. No właśnie, są tylko liczby. Natomiast jeszcze paręset lat temu, jeszcze kilkaset lat temu w ogóle nie było liczb ujemnych, a stosunkowo niedawno, nie potrafię powiedzieć dokładnie ile, tam 300 czy ileś lat temu, nawet matematycy nie godzili się na liczby ujemne. Uważali to jakiś bezsens, no jak może być jakaś wielkość ujemna. Dlaczego teraz nikt tutaj nie zaprotestuje przeciwko liczbom ujemnym? Dlatego, że w szkole nam powiedziano, że są takie liczby ujemne i powiedziano nam, że minus 2 razy minus 3 to jest plus 6, kropka. Nawet jak ktoś z początku się buntował przeciwko temu, to po latach tresury już teraz uważa, że to jest okej. Okay. A to jest rzeczywiście okej. Okay. Natomiast dlaczego myśmy się do tego, dlaczego się teraz z tym zgodzimy? Po prostu żeśmy się do tego przyzwyczaili. Gdyby liczby zespolone, czyli tę liczbę i nieszczęśnie nazwaną urojoną, wprowadzono powiedzmy w 5 klasie podstawówki albo nawet troszeczkę wyżej i męczono dzieci przez lata rachunkiem liczb zespolonych, to te liczby zespolone by były dla nich tak samo rzeczywiste, jak są liczby rzeczywiste. Matura twierdzi to innego, a jednak na maturę nie zdają matematyki domu. Nie ma chyba liczb zespolonych na maturze. Matematyka jest, na szczęście.
No tak, to jest następny gwóźdź do trumny, prawda, bo najpierw nam kładą do głowy, że nie ma czegoś takiego jak pierwiastek z minus 1, a później piszą pierwiastek z minus 1. Proszę Państwa, czyli tak, no ta następna z cech myślenia matematycznego, które chciałem na kanwie tego przykładu pokazać, no to jest właśnie ta konieczność innego spojrzenia świata, szerszego spojrzenia w ogóle, starania się zanurzenia tego naszego bliskiego otoczenia w czymś większym. To zresztą w matematyce bardzo często się dzieje i daje bardzo dobre wyniki. Chociażby powstawanie kolejnych tych liczb, z którymi niektórymi się godzimy, a z innymi nie, to też tak wyglądało. Przecież Grecy, to straszna dla nich była katastrofa, jak się okazało, że nie każdego z odcinków da się opisać poprzez liczbę wymierną. No a później powstały liczby niewymierne też i wszystko jest dobrze. I tu chciałbym Państwu, to dalszy ciąg myślenia matematycznego, przedstawić zdanie, które wypowiedział John von Neumann, czyli Johann von Neumann. To był węgierskiego pochodzenia matematyk amerykański, jeden z największych tytanów matematyki XX wieku. No i powiedział coś, co na pierwszy rzut oka wygląda trochę paradoksalnie i często się dzieciom mówi, słuchaj, ty nie masz się na pamięć uczyć matematyki, ty masz to rozumieć. Otóż nie do końca prawda. W matematyce my nie rozumiemy rzeczy, tylko się do nich przyzwyczajemy. To powiedział John von Neumann, jeden z najtęższych umysłów matematycznych. I tu bym chciał odnieść właśnie to do tych liczb zespolonych. Jeżeli byśmy mieli dosyć czasu i ćwiczeń, żeby się do liczb zespolonych przyzwyczaić, to one by były dla nas bardzo naturalne. Nawiasem mówiąc, inżynierowie, elektrotechnicy, a już na pewno fizycy przyzwyczaili się do liczb zespolonych i chyba by nawet nie bardzo mogli bez nich żyć. Teraz chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, do której nie przygotowałem właściwie z rozmysłu żadnego slajdu. To oczywiście te punkty, te cechy, które wymieniam myślenia matematycznego, to dalekie są od wyczerpującej listy. Pewnie kto inny jakby o tym mówił, to zupełnie inaczej by to przedstawił. Nie chciałbym też się za bardzo plątać w to, dlaczego niektórzy dobrze myślą matematycznie, inni nie. I kto jest do tego predestynowany. Parę słów później o tym powiem. Natomiast chciałbym tu powiedzieć... Przepraszam, zgubiłem wątek. Nie ma na slajdach. Tak, czego nie ma na slajdach? Jeden z aspektów myślenia matematycznego, dziękuję, przynajmniej taki w szkole obecny, to jest niewątpliwie rozwiązywanie łamigłówek. No przecież w szkole to się robi zadania głównie. Nauka matematyki, no podadzą tam kawałeczek teorii, czy coś, czy jakieś definicje, a później trzeba tłuc zadania. No ja to, można by to nazwać rozwiązywaniem łamigłówek. No nie każdy lubi rozwiązywać łamigłówki. Mam wrażenie, że w szkole to rozwiązywanie łamigłówek dominuje i być może dlatego, to jest jeden z powodów, to na pewno nie główna przyczyna, że spora część uczniów nie kocha matematyki. Nie każdy te łamigłówki lubi rozwiązywać. Poza tym mam wrażenie, że może więcej uczniów by lubiło matematykę, tylko w którymś momencie źle się ich uczyło. To ja tu nie zamierzam oskarżać nikogo ani nauczycieli, bo być może jeszcze nie wiadomo, jak to trzeba robić. Tak. To jest gorsze jeszcze nieszczęście z tymi łamigłówkami, no bo rozwiązywanie łamigłówek, czyli zadań, to jest coś wymiernego. Albo rozwiązał, albo nie rozwiązał. Jak ma być matura, no to albo zrobił zadanie, albo nie zrobił. I to jeszcze by było dobrze. Tylko jakiś czas temu urzędnicy wymyślili, że on ma rozwiązywać tak, jak oni powiedzieli. Są tworzone jakieś tam tabele, ci, co kontrolują, to dostają, mówią, za taką część zadania tyle punktów, za to tyle punktów, za to tyle punktów. No i teraz patrzą. No i teraz wyobraźmy sobie, że jest jakiś geniusz, jakiś nowy von Neumann, który zrobił to kompletnie inaczej. No to on wychodzi na zero według urzędniczych standardów. I to, znaczy to jest problem poważny, wydaje mi się. Ja miałem bezpośrednią styczność niedawno z tym, bo wziąłem ćwiczenia do swojego wykładu, które mam na pierwszym roku. No to oczywiście tam się rozwiązuje zadania, trudne, łatwe. No i zaczęli do mnie przychodzić studenci w związku z tymi trudniejszymi z pretensją. A skąd my mamy wiedzieć, jak my to mamy zrobić? No to ja nie wiem, o co im chodzi. Mówię, no jak to skąd? No musicie posiedzieć, pomyśleć, pokombinować i rozwiązać jakoś. Okazało się, że wtedy oni nie rozumieli, o czym ja mówię. Co się wyjaśniło? Wyjaśniło się, że w szkole oni są przyzwyczajeni, że jak się jakieś zadania ma robić, to wcześniej nauczyciel mówi, jak się dany typ zadania rozwiązuje.
Czyli oni mają postępować według tych wskazówek, jak trzeba ten problem rozwiązać. Czyli rozwiązywanie zadań, które w zamyśle bardzo dobrym jest ćwiczeniem umysłu, ćwiczeniem kreatywności, to teraz modne słowo, robi się ćwiczeniem czegoś wręcz przeciwnego, ćwiczeniem bezmyślności. No może teraz trochę zejdźmy na niższy ty. I tu chciałbym podać kilka myśli, które znalazłem w internecie, które mi się spodobały. No ludzi, którzy no powiedzmy nie są, no nie chcę nikogo porównywać, ale powiedzmy nie są tak znani jak John von Neumann. Pani Ania Słota, matematyka, taki tytuł jej tekstu, www.racjonalista.pl. Matematyka jest jednak czymś więcej niż tylko narzędziem użytecznym w codziennym życiu. Aparat matematyczny wyjaśnia nam bowiem zasady, którymi rządzi się świat, w którym żyjemy. Bardzo ładnie. No bo czasami to się mówi, że no uczcie się matematyki, bo w sklepie sobie policzycie, ile wam reszty wydadzą, a coś tam tak sprowadza się do czysto utylitarnej roli tej matematyki. Inne, myślenie matematyczne to po części styl życia, niekoniecznie oznaczający twarde stąpanie po ziemi, pani Marzena Czarnowska. I powiem, że ja nie wiem, o co chodzi w tym, ale mi się to bardzo spodobało, bo to tak ładnie poetycznie brzmi. No i jeszcze jedno, żeby już, o bo ja już chyba powinienem kończyć, przepraszam. Pan Marek Zieliński, to chodzi o matematykę, ale to jest bardzo zbliżone, logika, matematyka bardzo bliskie. Gdyby szkoła ćwiczyła intelekt ucznia, a więc gdyby jej absolwenci zaczęli myśleć trzeźwo, patrzeć krytycznie na to, co ich otacza i domagać się uzasadnienia tego, co słyszą z ust polityków i demagogów, wtedy w całym kraju zapanowałby ogólny chaos i nieopisana anarchia. W ogóle by się nie dało żyć w takim kraju. To trochę tak, jakby wszyscy przestali kraść i chorować, to by był taki kryzys, że rany boskie. Słucham? To następnym razem, jak pani profesor się zgodzi, to byśmy zrobili taki temat. Co to znaczy? Nie, bo te najbliższe są już ustalone tematy. Proszę państwa, chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Ktoś mnie pytał, czy można się nauczyć myślenia matematycznego. Powiem, że ja nie wiem, czy można się nauczyć. Przypuszczam, że trochę można, no ale wielki talent matematyczny to jest pewnie dar od Boga jednak i tego to się nauczyć nie da. Ale trafiłem niedawno na opis badań jakoś w Kanadzie i w USA robionych. Im chodziło o to, czy da się poznać predyspozycje matematyczne takich dzieci, co jeszcze w ogóle nawet liczyć nie umieją, czy jakieś tam preschool, czy jak oni to tak nazwali. No i robili eksperymenty. I eksperyment polegał na tym, że dawali tym dzieciom książeczki. Oczywiście one czytać nie umiały, także to były książeczki obrazkowe. Konkretnie była to książeczka, niestety nie mam jej, nie widziałem. Żaba idzie do restauracji. No i ta żaba idzie do restauracji, strasznego tam bałaganu narobiła. No w każdym razie mnóstwo problemów, wszyscy mają z tym kłopoty. No i to dziecko miało powiedzieć. Później po kilku latach, zaraz powiem, na czym polegało to różnicowanie dzieci, tak jak one opowiadają. Po kilku latach robili badania, kiedy te dzieci już trochę matematyką się w szkole zajmowały i porównywali. Więc lepiej lądowały w matematyce te dzieci, których opowiadania były, można powiedzieć, wielowymiarowe. To znaczy dzieci, które mówiły nie tylko z punktu widzenia jednego aktora, na przykład żaby, ale opowiadały, co żaba, że ona weszła, ale mówiły też, że kelner się zdenerwował, bo ona wskoczyła do zupy albo coś, albo że inni goście się śmiali albo coś takiego. To znaczy te dzieci, które potrafiły patrzeć pod różnym kątem na tę samą historyjkę, później lepiej się sprawdzały w matematyce. Natomiast co ciekawe, bo oni badali też szczególnie arytmetykę. Te nie stwierdzili żadnych zależności, jeśli chodzi o arytmetykę. Samą arytmetykę. No, arytmetyka to jest takie algorytmiczne działanie, można się tego nauczyć i robić to niemalże automatycznie. Natomiast matematyka to jest coś więcej niż arytmetyka. I no, rzeczywiście powinienem kończyć, żeby jakimś pozytywnym akcentem skończyć, trochę wnioskiem z tego wszystkiego i w szczególności z tego ostatniego, to chciałem powiedzieć, że może jeżeli byśmy chcieli, żeby nasze dzieci czy wnuki już w przyszłości dobrze myślały, nawet niekoniecznie matematycznie, żeby się nie dawały otumaniać politykom, to nie męczmy ich za wcześnie arytmetyką, tylko opowiadajmy im bajki i słuchajmy ich historyjek. Dziękuję bardzo.
Chciałem powiedzieć, że dla Arystotelesa szczęście to jest cnota, dobry los i przyjaźń. No i żaden właściwie z tych składników nie jest racjonalny, nie da się go matematycznie udowodnić, opisać, przewidzieć. No i właśnie pytanie jest takie, że uczy się całe życie ludzi racjonalnego myślenia, a tymczasem właściwie całe życie jest irracjonalne, bo te religie na przykład trzymają się bardzo mocno, a religie są irracjonalne. W takim razie dalej nie rozumiem, czy matematyka jest nauką precyzyjną, racjonalną, czy jest właśnie uczeniem kreatywności? No, ja bym powiedział, że obydwa. I precyzyjna musi być, i racjonalna, i uczenie kreatywności, i kreatywna. Wszystko to się tam pojawia. Czyli dowolna. Nie dowolna, tylko ma wiele cech. Bo można różnymi drogami dojść do rozwiązania zadania. A to też, tak, oczywiście. No wie pan, te same twierdzenia mają bardzo różne dowody. Bywało tak, że różni matematycy odkrywali, czy też formułowali twierdzenia takie same, bądź tak, prawie takie same, dochodząc do tego zupełnie różnymi drogami. Tego jest, takich przykładów jest chmara w matematyce. No to szczęście, że matematycy nie rządzą państwem. Ja też uważam, że nie powinno się matematyków do rządzenia państwem dopuszczać. To chyba Platon miał takie pomysły, żeby mędrcy rządzili światem, ale nigdy nic dobrego z tego nie wynika. Kto z państwa chce zabrać głos? Tak, no nie wiem od czego zacząć, ponieważ właściwie jestem pod wrażeniem, że ten sposób upowszechniania wiedzy, jaki tutaj został zastosowany, jest w ogóle najgorszy z możliwych. Tego się nie spodziewałem naprawdę, że pod kierownictwem pani koleżanki Fikus coś takiego można usłyszeć. Ale no, zostało poruszonych szereg zagadnień, w sposób niesłychanie powierzchowny. Nic nie zostało pogłębione. Wszystko właściwie jest no, oparte o pewne przypadkowe niemalże skojarzenia słowne. Tak jak tutaj, prawda, czego państwu życzę, więcej szczęścia niż średnia krajowa. No, to są dowcipy słowne. I od początku tylko to było w ogóle. Trochę takich dowcipów, powiedzmy, pseudomatematycznych, że tam jest pewna krzywa, ale tam są liczone, prawda, przykrości i przyjemności. Tymczasem to są rzeczy nieporównywalne bardzo ciężko, bardzo często. Żadne szczęście nie może zniszczyć, nie może wyrównać nieszczęść, prawda, które w tym samym tygodniu można doznać. Więc taka arytmetyka jest w ogóle bez sensu, prawda, z niej nic nie wynika. No, poza tym właściwie ten cytat z von Neumanna, który pan przytoczył, to jest właściwie cytat popierający coś przeciwnego nawet niż to, co tutaj pan głosił, bo przecież on właśnie ten Neumann mówi, że prawda, nie można zrozumieć, trzeba się przyzwyczaić, gdy tymczasem prawdziwe uprawianie nauki płynie ze zrozumienia. To tutaj von Neumann rzeczywiście powiedział wielkie głupstwo. My, prawda, w matematyce nie przyzwyczajamy się, tylko tworzymy pewne konstrukcje intelektualne, ale na tej zasadzie, że podajemy tych konstrukcji no, dokładny przepis, jak konstruować,
jak konstruować teorię. Teoria ma swoje aksjomaty, ma dalsze, prawda, reguły, wyprowadza wnioski. To wszystko jest wyraźnie sformalizowane w porządnej teorii i to nie jest kwestia przyzwyczajenia wtedy. To jest po prostu kwestia umiejętności zgodzenia się na pewną konwencję kreatywną, według której tworzy się następne twierdzenia i rozwija się dalej teorię. Tak wygląda nauka nowoczesna, więc nie na przyzwyczajeniu jest oparta, ale na rozumieniu konstrukcji, którą się podejmuje i którą się dalej prowadzi. Przyzwyczajać to, owszem, daje się przyzwyczajać bardzo różne zwierzęta, daje się przyzwyczajać, że jak tu naciśnie, to i coś wyskoczy, prawda? Raz coś zje, raz nie zje. Tak daje się, świetnie może nauczyć, nawet na tej zasadzie, no, niektórzy bardzo potrafią nauczyć zwierzęta naśladowania, prawda, z imitacji rzeczy bardzo skomplikowanych. Więc, ale to są zupełnie inne zagadnienia znowu. Więc tyle zagadnień było poruszonych, a właściwie żadne nie zostało pogłębione. Ja uważam, że to jest najszkodliwsza robota, jaką można tylko zrobić. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć tak. To jest, my się tu spotykamy w konwencji kawiarni naukowej. Czyli oczywiście chodzi o to, żeby nie mówić rzeczy nieprawdziwych. Natomiast chodzi też o to, żeby mógł tutaj przyjść architekt, biolog, malarz i posłuchać specjalisty. Pan profesor Żerzchowski jest matematykiem i jakby chciał, to o całkach mógłby powiedzieć tak, żebyśmy po 5 minutach wszyscy wyszli. Więc to nie znaczy, że pan profesor nie wie, jak o tym powiedzieć. Przyjął moją prośbę, żeby to było zrozumiałe dla człowieka, którego interesuje taki tytuł, który uczył się kiedyś matematyki. No, jak to zrobił, to już jest następna sprawa, ale konwencja tych spotkań, wszyscy którzy z Państwa, którzy przychodzą, wiedzą, że tu się nie pogłębia nauki. Jak ktoś mówi o DNA, jak ktoś mówi o fizyce, jak profesor Turski tydzień temu, miesiąc temu, to mówi w sposób pokazujący jakieś problemy, ale nie pogłębia. To nie jest wykład, to nie jest spotkanie naukowe, to jest spotkanie ludzi, którzy chcą o czymś posłuchać. Jeśli można się ustosunkować, to ja rozumiem te argumenty pana profesora. Oczywiście ja działam w myśl tej umowy, tej instrukcji z panią profesor i można mieć taki pogląd czy inny i dyskusja zawsze jest korzystna i owocna. No oczywiście pod warunkiem, że się nie wypowiada kategorycznych ocen jakichś negatywnych, to znaczy, że dyskutanci nawzajem się szanują. Dziękuję. No ja bym bardzo chciał tutaj podziękować ze swojej strony za ten wykład. Jednocześnie na początku uważam, że błędne założenia, ponieważ szczęście, tam była jeszcze przyjemność i był jeszcze nastrój. W żaden sposób nie są to porównywalne pojęcia, to są zupełnie z innych jakby dziedzin wzięte. Tak jest, poza tym są niemierzalne, więc to są odczuwalne. Wszystko opisane. Tak, zgadzam się, ale chciałbym powiedzieć, że właśnie o to tutaj chodzi, czyli poszukiwanie różnych dróg, aby znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, o której pan tu wcześniej mówił. Ale panie profesorze, druga sprawa jest taka, że jeżeli nie zgadzam się o te trzy pojęcia, które były tutaj jakby na równi podawane, bo takie odniosłem wrażenie, że szczęście. O których pan mówi pojęcia? Szczęście, potem była przyjemność i potem. Nie. Szczęście jest... ja rozumiałem, może przepraszam, tak, nie właśnie... określiłem w sensie, nie pamiętam nazwiska tego filozofa, że to jest zadowolenie życia w całości. Ja się do tego odnosiłem, może, być może niedokładnie, ale to miałem na myśli. Tak, ale to świadczy tylko o tym, że rzeczywiście możemy znaleźć wiele dróg, tak jak tutaj pan wcześniej powiedział, że nie zostało
to pogłębione. To jest luźne spotkanie, można to potraktować właśnie na zasadzie taki, przedstawić, jak może być matematyka w życiu zastosowana. Druga jeszcze sytuacja, za co panu podziękuję, panie profesorze, to jest to, że podczas jednego mojej wizyty przy tablicy pani profesor powiedziała do mnie takie słowa i to właśnie jest potwierdzenie tego, co pan mówił. Dąbrowski, słuchaj, ty nie zrobiłeś tego, jak to powinno zostać zrobione i nie mogę ci postawić piątki, natomiast nie mogę ci postawić dwójki, ponieważ żeś wyprowadził to wszystko w sposób taki, który nie zgadza się z kanonem, który otrzymała od ministerstwa. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? No, na szkole moglibyśmy sobie narzekać długo, więc to na razie tego nie będziemy kontynuować. No cóż, ja chciałem powiedzieć jedną taką rzecz do tych właśnie wątpliwości, które tutaj pan podniósł, że tam szczęście, tu przyjemność, tutaj satysfakcja, to jeszcze nie wiadomo co. Matematyka to jest coś takiego, że daje nam pewnego rodzaju narzędzia, które zależy od tego, jaką przyjmiemy teorię tego, czym jest właśnie owo szczęście, to wtedy będziemy sobie mogli to w jakiś tam sposób mierzyć, albo ważyć, albo tam całkować, albo jeszcze nie wiadomo co robić. I jeśli na przykład przyjmiemy teorię Epikura, który mówi, że szczęście to przyjemność i to przyjemność w sposób specyficzny rozumiana, no to możemy sobie powiedzieć, że dla Epikura, to w tym pańskim wykresie z tymi buźkami, to najszczęśliwszy byłby człowiek, który nie ma najwyżej, największego pola tego tam na górze, a tylko ten, który ma po prostu prostą kreskę na poziomie zero. W wypadku na przykład, bodaj to był Arystypa, to ten, który ma właśnie, tak jak tam powiedział, największy ten kwadracik u góry. W wypadku Arystotelesa, no to być może jeszcze jakieś tam inne by trzeba było kryteria przyjąć, w ogóle interpretacji tych kwadracików. No i w tym momencie by ten formalizm działał w jakiś inny sposób. Więc w tym sensie chciałem tak jakby wyjść poza te państwa tutaj przekomarzania i pokazać, że to nie zależy od samej matematyki, tylko przyjętej pozamatematycznej teorii szczęścia i tyle. Dziękuję bardzo. Znaczy ja, być może ja tego nie uwypukliłem dostatecznie, ale ja miałem nadzieję, że będzie widać, że to opowiadanie o szczęściu to jest trochę forma żartu przecież, proszę państwa. Ja z kolei sama w swoim życiu takie potrafiłabym połączyć szczęście z matematyką zupełnie inaczej. Ja matematyki uczyłam się bardzo dawno i nic mi z tego nie zostało. Natomiast pracowałam później w dziedzinie, którą no, ogólnie można nazwać biofizyką. I miałam takie uczucie szczęścia, jak współpracujący ze mną fizyk potrafił stworzyć funkcję, napisać funkcję, no, która opisywała wyniki, które ja uzyskałam eksperymentalnie. I ja byłam szczęśliwa. Więc w tym sensie w tym sensie matematyka dała mi w życiu poczucie szczęścia, tak. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Zaraz, najpierw dam tym, którzy jeszcze nie mówili. Ja chciałem spytać o Bentama, żeby tutaj sprzężenia nie było. Chciałem spytać o Bentama, ponieważ tam, o ile na osi poziomej był czas i to jest wszystko w porządku, na pionowej było natężenie szczęścia. Przyjemności. Nie, on mówił zdecydowanie o przyjemnościach. Nie, on nie mówił o szczęściu. Natężenie przyjemności. Tak. I tak nie wiem, czy mógłby pan to jakoś rozwinąć w tym sensie, że wydawało mi się, że Bentama nie interesowało za bardzo szczęście jednostkowe, tylko on tam jakoś jeszcze wyróżniał, że im więcej osób jest szczęśliwych, tym to jest ważniejsze. W szerszym kontekście to... Ja nie studiowałem Bentama, przeczytałem trochę o tej jego arytmetyce, on tam dużo więcej czynników no właśnie uwzględnia, ale ponieważ te dodatkowe czynniki to nie bardzo mi pasowały do tego, co miałem mówić, to pozwoliłem sobie je opuścić. Dobrze, dziękuję. Czy uważa pan, że matematyka na maturze przyczyni się do tego, że więcej osób będzie
chętnych do studiowania na kierunkach politechnicznych, bo na razie jest tak, że iberystyka 22 osoby na jedno miejsce, psychologia 18, a tutaj 1000 zł dają na politechnice studentom co miesiąc stypendium i jakoś nie ma chętnych. Czy to jest tylko, czy pan to potrafi wyjaśnić, czy to jest tylko problem lenistwa uczniów, studentów, Polaków, czy są głębsze przyczyny? To zbyt trudne pytanie dla mnie. Ja się ostatnio nie interesuję naborem. Wiem, że nie jest źle w tej chwili. Na Politechnice tu być może jest koleżanka, która przez jakiś czas była w komisji rekrutacyjnej, mogłaby coś na ten temat powiedzieć, ale zdaje się, że wprowadzenie obowiązkowej matury trochę poprawiło rekrutację na Politechnikę, ale nie chcę się wypowiadać. Pan tutaj mówi w kontekście tylko rekrutacji, to znaczy tego, czy więcej osób będzie chciało studiować kierunki ścisłe, techniczne. No przypuszczam, że tak, ale to jest tylko moje przypuszczenie. Znaczy, to jest problem, no, którego ja nie zgłębiałem, to znaczy tak naprawdę skąd się tak dogłębnie bierze ta niechęć do matematyki. To ja nie wiem, ludzie to badają, pewnie jakieś wyniki są, czy doszli do jakichś konkluzji takich porządnych, to nie wiem, to trzeba by się tym zainteresować. Ja się tym po prostu nie interesowałem. Ja jednak myślę, że to jest sprawa uczenia. W jaki sposób się matematyki uczy. Podejrzewam, że tak. My na Festiwalu Nauki mamy podobne jak gdyby efekty pokazywania doświadczeń fizycznych, wykładów dostępnych o fizyce i tam uczniowie, którzy przychodzą, mówią, że byliby szczęśliwi, gdyby ich tak w szkole uczono, ale tak w szkole nie uczą. Więc ja myślę, że zaczynać trzeba sprawę tej matematyki od tego, jak ona jest uczona w szkole. Jak? Znaczy ja pamiętam, kiedyś czytałem, ale nie potrafię podać źródła, że dzieci, które zdawałoby się mają jakieś predyspozycje matematyczne jeszcze w wieku przedszkolnym, później przychodzą do szkoły i po paru latach okazuje się, że nienawidzą matematyki. Czyli być może, mówię być może, sposób w jaki się ich uczy zabija w nich tę skłonność do matematyki, którą mieli. Jeśli mogłabym dodać do tego, to bym powiedziała dwie rzeczy, że pewnie jedna rzecz, która na tym waży, to, że się bardzo często przedstawia matematykę jako coś, co jest nie do pojęcia i czego nie da się po prostu nauczyć. Jak stoi taki nauczyciel i mówi, znaczy znam takiego nauczyciela matematyki, który uczył w taki sposób, że z 16-osobowej klasy, więc idealnej, żeby czegokolwiek nauczyć, 14 osób pod wpływem nauczyciela zrezygnowało ze zdawania matematyki, wtedy jeszcze nie musieli zdawać matematyki na maturze i robił sprawdziany, po których przychodził do klasy i mówił, wygrałem z wami 14-2, czyli 14 jedynek i dwie pozytywne oceny. No to myślę, że się każdemu odechciewa. A druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, bo pan mówił o tym, o uczeniu krytycyzmu i myślenia. Są takie badania dosyć dramatyczne zrobione w Polsce ostatnio. Czym się różnią nauczyciele w przedszkolach od nauczycieli w szkołach podstawowych? Tylko jedną rzeczą. Ci drudzy nie pozwalają na indywidualne rozwiązywanie problemów. Innymi słowy, w przedszkolu rób co chcesz, bylebyś doszedł, a jak idą do pierwszej klasy, to koniec. To siedź w ławce i rozwiązuj tak jak wszyscy inni. No myślę, że to nie sprzyja rozwiązywaniu żadnych problemów, a matematycznych na pewno. Tam z tyłu ktoś jeszcze się zgłasza. Nie, lepiej. Może podam. W nawiązaniu do tytułu wykładu pana profesora, że chciałbym powiedzieć, że matematyka sama z siebie może być źródłem przyjemności, źródłem szczęścia. Cześć, możemy podziwiać piękno matematyki, piękno rozumowania i czerpać z tego przyjemność. I niekoniecznie trzeba być uzdolnionym matematycznie, tak jak niekoniecznie trzeba być uzdolnionym muzycznie. Nie trzeba nie umieć grać na jakimś instrumencie, czy mieć słuch absolutny, żeby chodzić do filharmonii i rozkoszować się słuchaniem muzyki. Również matematyka może w tej formie, może, jeżeli jest przedstawiona w sposób zrozumiały, popularny, niekoniecznie zawsze wyjaśniająca do końca wszystkie zagadnienia, ale inspirująca do własnej jakichś przemyśleń, może być źródłem przyjemności, może być właśnie czymś,
samym dla siebie, niekoniecznie tylko taki pełnić funkcję utylitarną, rozwiązywania jakichś zagadnień i tak dalej. I teraz to pierwsza taka uwaga. Druga, no, na temat tych, pan profesor prowadził rozważania ilościowe, ale można by też o tym szczęściu mówić jakościowo, w oparciu o inne teorie matematyczne, kiedy tam jakościowo zmiany jakichś parametrów prowadzą do zmian jakościowych przejścia ze stanu jednego gwałtownego do drugiego. Matematyka teraz właśnie zajmuje się jakimiś opisami rzeczy, które kiedyś wydawały się nieopisywalne matematycznie, właśnie jakichś zjawisk ekonomicznych, społecznych i tak dalej, próby właśnie jakichś takich jakościowych chociażby rozważań. No i jeszcze ostatnia taka uwaga na temat, tu jeden z przedmówców mówił na temat, że matematyka jest nauką ścisłą. No tak, oczywiście jest ścisłą, ale pewne też element wiary w matematyce istnieje. No chociażby wiara, to podział w matematyce na intuicjonistów, przyjęcie pewnika wyboru czy jego odrzucenie, no to też jest element pewnej jakiejś religijnego nawet podejścia. Co do na przykład liczb zespolonych, słynny wielki matematyk rosyjski Czebyszew w ogóle ich nie akceptował. No to jeszcze XIX wiek, ale XX-wieczny matematyk Kołmogorow też o liczbach zespolonych niczego nie wspominał, unikał i nigdzie nie można było w jego prasach znaleźć wspomnień, żadnych uwag na temat liczb zespolonych. Więc to też jest jakiś element, no ja nie wiem, czy estetyczny, estetyki, wiary, coś w tym stylu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby coś skomentować, zapytać? Żeby osiągnąć cel, a jednocześnie dążmy do tego, aby go skutecznie rozwiązać. Znaczy, to pytanie skutecznie rozwiązać. Ale tutaj jest jeszcze jeden mały czynnik, o którym nikt nie mówi. W matematyce w szkołach musimy zrealizować program. A program, żeby zrealizować, nie mamy czasu na to, aby poświęcić uczniowi, który ma jakąś inną koncepcję matematyczną na rozwiązanie tego problemu. Inną koncepcję matematyczną na rozwiązanie tego problemu, nie może mu poświęcić tego czasu. Tak jak pan tutaj ma radosną twórczość w postaci z różnych modeli z rozwiązywania problemu, tak na lekcjach tego nie można zrobić. No, ktoś mi tu podpowiada kółka matematyczna. No, ja sam uczęszczałem jako młody chłopak na kółka matematyczne, ale biorąc pod uwagę, że mamy po powrocie ze szkoły mnóstwo innych, bardziej atrakcyjnych rzeczy, to niestety te kółka matematyczne schodzą na plan dalszy. Poza tym nauczyciele nie chcą z tych kółek matematycznych, bo z tym się wiąże te 1000 zł, które gdzieś tutaj padło. Więc za 1000 zł ktoś nie będzie szedł na to, żeby pójść uczyć się matematyki, bo on oczekuje od życia troszkę więcej, czyli więcej niż średnia krajowa. Więcej szczęścia, czyli więcej niż średnia krajowa. Także bym tutaj polemizował w tym kontekście prędkości dążenia do celu, jakościowania tego celu, czy ilościowania, więc nie wiem. Problem jest otwarty, matematyka jest naprawdę wspaniała i rzeczywiście trzeba się z matematyką urodzić, ale nie zabijajmy u tych, którzy chcą się jej uczyć, aby mogli się jej uczyć. No to tylko chyba właściwie o to chodzi. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na takim przedstawieniu w Teatrze Polonia Dowód, do którego raz zaprosiliśmy matematyka, profesora Cordosa. To jest sztuka o matematykach i poprosiliśmy o komentarz. I muszę powiedzieć, że znaczy po przedstawieniu część publiczności została i pan profesor Cordos opowiedział o różnych rzeczach, ale najważniejsze, co miał do powiedzenia, to był sposób matematycznego myślenia. I tak jak ktoś tu nam dał kwadrat z odcinkiem, to on dał jakąś taką łamigłówkę, właśnie łamigłówkę myślową, która niektórych ludzi od razu, mnie na przykład natychmiast wycofuje, ja już nie mam ochoty dalej myśleć, bo jestem już zupełnie zatkana, ale wielu ludzi potrafi takie łamigłówki rozwiązywać. I to było to, co profesor Cordos, profesor Uniwersytetu Warszawskiego uważał za najważniejsze. Sposób myślenia, żeby on nie był, żeby sposób nie był narzucony, nie był schematem, żebyśmy mogli różnie myśleć o tym samym. I tyś to dzisiaj dokładnie to samo powiedział. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?